Bike Marathon Szklarska Poręba tradycyjnie otwiera Bike Week, czyli rowerowy tydzień wydarzeń. Dzisiaj zapraszamy na Bike Marathon. Tradycyjnie cztery dystanse, od dystansu Fan po dystans Giga. Na dystansie Giga eliminacja Pucharu Polski. Idziemy! No uwielbiam Szklarską Porębę. To jest najlepszy, że tak powiem, wyścig. Super. Trasa była super. Oczywiście wymagająca. Zjazdy były ciężkie. Dzisiaj super trasa, super. Ta Szklarska to jest no, nie do pobicia, a dzisiaj była naprawdę wyśrubowana techniczna trasa. Trochę byłem zmartwiony tym deszczem wczoraj, ale było dobrze. Było dobrze, te olbrzymy i te traile robią robotę. Prawdziwa górska trasa. Może przewyższenia na mapie nie wyglądały jakoś przerażająco, ale naprawdę było co podjeżdżać i na pewno było co zjeżdżać. No super, trasa techniczna, długa i naprawdę przyjemna. Ciężko, bo parno. Wiesz, że nie lubię, kurde, tych upałów. A dla mnie to upał. No, ale trzeba jechać. Ogólnie bardzo ciężka trasa, od początku szedł ogień pod górę i było ciężko przetrzymać w ogóle tempo przeciwników. Dziękuję też jakby organizatorowi, czy mu Maćkowi Grabkowi za to, co robi. Jakiego nie będzie, to uważam, że nie wiem, kto zajmie jego miejsce i będzie to tak dobrze robił jak on. Szklarska Poręba zaskoczyła nas super pogodą. Prognoza była nieoptymistyczna, ale zawody wspaniałe. Oczywiście nie jestem profesjonalistą na rowerze, więc zaczynam łapać trochę technikę. Pod koniec już było całkiem dobrze. No, myślę, że się odnajdę i będę częściej przejeżdżał na bike maraton. Kończymy Bike Marathon Szklarskiej Porębie. We czwartek zapraszamy już na start Bike Adventure, a kolejna edycja Bike Marathonu, tym razem w wersji Ultra w Bielawie za 2 tygodnie.